prawym płacie nadoczodołowym mamy ośrodek złego samopoczucia. Złego. Mhm. Tak? Jak uaktywnimy ten ośrodek, na przykład zgniatając w piłeczkę lewą ręką, bo te drogi nerwowe są skrzyżowane, no to minimalnie może nam obniżyć się samopoczucie. Nie mówię, że to jest jakieś tam radykalnie, ale minimalnie. Natomiast jeśli będziemy ściskali piłeczkę prawą ręką, to pobudzimy nasz ośrodek nadoczodołowy lewy, gdzie jest ośrodek dobrego samopoczucia. Oczywiście tak, to są oczywiście różnice subtelne. Niemniej w badaniach, z tego co pamiętam, potwierdzono pozytywny wpływ miętoszenia czegoś w prawej ręce. Czyli oni sobie mańkucie mają z góry przechlapane, jak się mają. Nie, u nich te ośrodki są bardzo często zamienione. Tak.